O! No i pięknie. Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powrót do serii, którą myślałem tak naprawdę, że na bardzo długi czas już skończyliśmy. Na szczęście pojawił się nowy update do Gods and Glory, czyli jednej z waszych ulubionych gier na moim kanale, w której ja bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. I dodali to, o czym każdy z nas marzył, czyli nową postać i nowe mapki. Myślę, że nowe mapki zostawimy sobie na koniec. Na razie pogramy w te mapki, które już przeszliśmy, ale nową postacią. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dzięki temu będzie więcej odcineczków, więcej Gods and Glory i wy będziecie szczęśliwsi. Taką mam nadzieję, więc zaczynajmy. Dobra, więc tak jak widzicie, ostatnią mapką, którą zagraliśmy, było Happy Valley. I była bardzo trudna mapka. Teraz jest takie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem z tego co widzę mapek dodali. Nawet dodali jakąś mapkę, która ma Difficulty Rage Phase, czyli bardzo ciężką. Happy Valley miał none. Tak, i jak widzicie, praktycznie na wszystkich mapkach, dostępne są pojazdy rower i ATV. ATV, nie wiem co to jest dokładnie za skrót, ale to chodzi właśnie o tego kolesia na tym takim motorze na czterech kołach. Jak to się nazywa? Na kładzie, o. Więc terrible tutorial. Zagrajmy jeszcze raz w tutorial, a co się będziemy tutaj? Nie ma co się martwić. I jak widzicie, mamy dostępnego Earla. John i Jimmy już ograliśmy. Earl jest właśnie dostępny. Young Family, czyli jazda samochodem, niedługo pewnie zostanie również dostępna i coś jeszcze planują, więc bardzo fajnie. Earla sobie wybieramy i Earl będzie naszym nowym najlepszym kumplem. Oczywiście sterowanie jeszcze chyba pamiętamy. Chyba jeszcze pamiętam. Jezus, jakie to mam przyspieszenie. To jest naprawdę bardzo szybkie. No i zobaczymy, czy to będzie tak samo. Widzę, że nawet może troszkę sterowanie polepszyli, no bo teraz... Bo tym się jeździ całkiem fajnie, muszę przyznać. To wiecie, no na rowerze to wystarczyło źle skręcić i już był rip. Od razu byłeś rip. A tutaj widzę, że... Taki trudny był tutorial. Jezu, rękę mi ucięło. No ale dobra, Errol bez... Jaka szynka. Jeszcze raz. Którym się tutaj ten... V się respawnuje. Więc jedźmy raz jeszcze teraz... Troszkę spokojniej, bo za dużą prędkość po prostu miałem. Dobra, udało się. Hamuj tutaj. No kurde, ja nie pamiętam, żeby tutorial był taki ciężki. Wow, to było ciężkie podjechanie na górę, ale udało się. To jest najważniejsze. No kurde, powiem wam, że bardzo się podoba. Bardzo mi się podoba ta jazda tym Earlem, bo to naprawdę czuć już tutaj jakąś jazdę i polepszyli tutaj fizykę, co widać. Chyba, bo normalnie jakbym jechał na rowerze, to już bym się rozwalił. Udało się, pięknie. No to jest tutorial. Czy tamte wtedy pierwsza mapka, którą grałem, też była taka ciężka? Przeżyj. Przeżył. No i to... I to jest to, za co tęskniłem. Naprawdę, jak się dowiedziałem o tym, że jest nowy update, potwornie się ucieszyłem, potwornie, bo bardzo mi brakowało tej gry. A wy ją bardzo lubiliście i za to wam bardzo dziękuję oczywiście, że... Też nie wiem, czy to ja powinienem dziękować, to w końcu grę lubiliście, a nie mnie. Ja muszę od nowa wszystko... No serio, muszę od... A może przyjadę tutaj? A może jednak nie. No i muszę od nowa, no... Nieważne, nic się nie stało. Dobra, jestem jednak tutaj, więc teraz wjadę spokojnie tutaj za Hany. Mano na górę, teraz dobrze, bronię mi tutaj wyparałem, jestem jakimś... Myśliwym chyba, mam nawet baseballa. Ale no wygląda to dużo, dużo fajniej. A pamiętam, tutaj trzeba było tak wolniej jechać, żeby przeskoczyć. Pięknie. U Jezu, piłki. Tutaj trzeba wskoczyć. Dostałem piłką. Raz jeszcze. Dostałem niestety piłką i mnie zniosło. Jezus. Rip na miejscu. Dobra, tutaj piłką już się dostanę, nie ma szans. Znowu dostałem piłką. Uhuhu. Ale to wyhamowałem. Pięknie. No i udało nam się przejść właśnie tutaj tutorial. Day at the Park. Więc spróbujemy. Pamiętam, że te pierwsze mapki były bardzo łatwe, ale tak czy siak Earlem, chętnie Earlem zagramy wszystkie mapki.
Tak mi się wydaje. Jeżeli chcecie, żebym to robił inaczej, to dajcie znać, jeżeli nie chcecie oglądać tych samych mapek. Ale ja chcę jeszcze raz je zagrać, więc tak naprawdę mniejsza. Czy to będzie takie łatwe? Prawdopodobnie tak. Pamiętam, że te pierwsze mapki były bardzo łatwe. No. Szum. Go. No i już finisz. No to widzicie, jak szybko to zrobimy. Pięknie. Ale no tym naprawdę fajnie się jeździ. Muszę przyznać, że lepiej niż w GTA się tym steruje. Lepiej niż T20. To jest tak fajne, zwrotne. Jestem ciekaw, jak dojdziemy do tych mapek, wiecie, z tymi właśnie, z piłami, innymi pierdołami. Okej, tu się udało, teraz gdzieś tutaj. Brum, pięknie. Tutaj też jest wyrzutnia pił, więc zaczekamy, aż przeleci. Dokładnie w taki sposób. Tutaj. I finisz, żum, a ty mnie ciągle finisz. Pięknie, glorious. Która to już mapka, czy to już trzecia, czy czwarta, tak naprawdę nie wiem. Old Climb Hill. No zobaczcie, jaki Earl jest spoko. No to jest mój, kurde, ulubiony kompan podróży w tym momencie. Go, mamy 500. Aha, to jest to, co po górach się jeździ, więc tutaj, tam na dole jest, pamiętam, tutaj są te. Tutaj były te właśnie łuczniki. Tam widzicie jednego łucznika, który będzie próbował nas trafić, ale my się nie damy. Ujok, zapierniczamy? No i to jest ja. No nieźle. Nieźle wam powiem. Się porobił, ale ja chcę znowu to samo i zrobię salto. Zobaczycie, to będzie takie salto. Saltowe. Teraz patrzcie. Potrójne go! No, Earl! Było tak pięknie, no dobra, czyli nie mogę tak wyskoczyć, bo przy upadku z takiej wysokości Earl po prostu dostaje palpitacji serca, czy jak to tam się mówi. Tak powinno się mówić, przynajmniej. Wydaje mi się, że tak, a nie, że inaczej. O Jezus! No teraz na spokojnie sobie wyhamuję. No nie. Po raz kolejny jest, nie wyszło. Dobra, teraz pojadę tamtędy. Tam wygląda mi na to, że tędy jest lepiej. Tutaj jest łucznik, który będzie próbował mnie trafić, ale ja tutaj go poczwórne. Raz, dwa, trzy. Dobra, nie wiem, ile było. Tutaj rip. No niestety. Kurde, no Earla tak go tutaj pochwaliłem, że jest takim ultimate'owym pojazdem. A no przy upadku z dużej wysokości jest trochę taki... Słaby, bym powiedział. Tutaj też będzie rip? Ja pierniczę. No dobrze, teraz pojedziemy taką przejażdżkę, taką, wiecie, taki niedzielny spacerek z Earlem po polowaniu, po prostu po... Chodź, ale po górze i tutaj będzie go, żeby łuczniczek mnie nie trafił, ale tutaj wyhamujemy. Hamujemy, dokładnie. O, tu ładnie zjedziemy i go teraz, pełna moc. Nad skałami, go. Pełna moc, chciałem tutaj potrójne, nie umrzyj. Dobrze, no i to był wonderful, to było naprawdę bardzo dobre, więc kolejne, co to było? To był Old Cabin Hill Warm Up. Tutaj będą już chyba właśnie te strzelające do nas z każdej strony po prostu rzeczy, więc go. Tutaj go, CS go, Pokémon go. Tak to się to jest? Pokémon go? Chyba tak, na pewno jest. Łup. Ciekawe, czy oni przystosowali jakieś te mapki do Earla, czy nie? Wydaje mi się, że tak. Albo może, wiecie, jak robili wcześniej te mapki, to już one były przystosowane do Earla. Tak też może... Aha! Zapomniałem, że tutaj już są te miny, ale... Z minami może być ciężko! Jezu, ile tutaj ich jest! Aha. No śmiesznie się dzieje, śmiesznie. Nie. Dobra. Nieważne, nic nie mówiłem, no ale to jak miałem to zrobić, jak to jest takie ciężkie? Halo! A może da się przejechać po prostu? No nie. Nie da się przejechać tak, jakbym trafił tak nad minę? Nie. To może być ciężko. Pojadę tędy, o. Ale ich porobiłem! No syto ich porobiłem. Dobra, mano. Skup się.
Okej, jedna kulka ominięta, druga kulka ominięta. Łokieć pięta, nie ma klienta. Coś czuję, że będzie trudniej niż na rowerze. Na rowerze było łatwiej, bo miałeś mniejszą, ale tu się dużo łatwiej skręca. Miałeś mniejszą powierzchnię nośną, tu jednak masz kawał cielska. Dobra, tutaj przyspieszenie i go. No, jak mogłem w to wjechać? Przecież widziałem to z kilometra. Dobra, tutaj. No i to jest właśnie ten moment, kiedy już wiecie, że wjedziecie, ale i tak musicie jechać, bo już nie zdążycie nic zrobić. O! Aaaa, najechałem tak leciutko. Prawie jak prościutko. Jest! Przejechałem przez minę. Czemu? Ty, pojedziemy tam dalej. Ciekawe, co tam jest. Jak myślicie, ludziki? Co tam się znajduje za tym murem? Pojedziemy. To jest open world? Czy tu jest otwarty świat w tej grze? Nie, tam już jest koniec. Co, wypadniemy za mapę? No, teraz nie mogę cofnąć się, więc... Nie mogę? O! No i pięknie. Pięknie zrobiliśmy, po prostu najlepiej na świecie, ale razi mnie w oczy. Warm up teraz było, więc Chapel Hill, teraz już mid... O nie, to jest to, co pamiętacie, jak ile ja miałem z tym problemów? To jest to, co trzeba zjechać właśnie z tej rampy i przejechać po tym wszystkim, kiedy do was wszystko strzela. No właśnie, to będzie... Coś czuję, że to... Tak, jak bardzo tęskniłem za tą grą. O nie, ty, dobrze, proszę. Jak bardzo tęskniłem za tą grą, to po tej przejażdżce nie będę tęsknił w ogóle. Tak może być. Może tak się wydarzyć. Chociaż teraz poszło całkiem nieźle. Dojechałem za drugim razem w sumie. No, zobaczcie, tutaj teraz to jest. Proste, znowu przejechałem po minie. Jezus! Teraz wydaje mi się, że będzie... Może być troszkę trudniej skręcać, co? Chociaż nie. Ale gdzie jest checkpoint? Tam jest dopiero. A tutaj znowu będzie taka minowa. A nie, dobra, zdobyliśmy checkpointa. Spoko, tylko ciężko mi się skręca w lewo z takim stanem umysłu. Psz, bomba leciała za mną chyba. Dobra, udało się. Uhu. Czemu umarłem? No i to było dużo prostsze. Wtedy dużo dłużej czasu mi to zajęło. To było... jak to się nazywało? Chapel Hill, więc to jest Whiplash. Patrzcie, zrobimy chyba wszystkie mapki w jednym odcinku. Earl. Aha, tu nie można Earl mieścić, więc cofamy tym bardziej. Industrial Power też nie można. Cannons on Main Street. Earl. Co się z tą stało na tym obrazku? Tutaj da się Earlem, więc jedziemy Earlem Willis. Okej, nie wiem, co ty chcesz ode mnie. Nie zawracaj mi gitary, ziom. A, to też pamiętam. Tutaj to było też dobre. Ale tutaj jakoś wyjątkowo dobrze mi idzie. Teraz muszę tam wrócić z tego, co pamiętam. I pojechać. Łokieć pięta, nie ma klienta. Co tu się dzieje w ogóle? O, co? Do punkciku. Pięknie. I 70 metrów. Ja. O nie, rip. A nie umarłem, ty koło mnie roz... O Jezus. Teraz umarłem. Ale widzieliście, co się stało z moim tym? Z moim bajkiem? Łokieć pięta, klienta. Uj! Earl, zaliczyłeś punkt? Zaliczyłeś. Dobra, więc spoko. Ale no, poniosło mnie to troszkę. I teraz finish. Kurde, no Earlem wszystko jest łatwiejsze. Naprawdę, wszystko jest łatwiejsze. Co dalej? Gdzie lecimy dalej? Co to był... To było chyba... Cannons on Main Street. Full Moon Madness. Robimy wszystkie te poprzednie mapki dzisiaj Earlem. I potem... O Jezu, ciemno. Którym się włączę latarkę. B. Dobra, lecimy z latarką. I tutaj... Tutaj się nie wiecie, nie patyczkujemy, po prostu lecimy. Zaraz dostaniemy czymś w głowę, coś czuję. Jednak nie. Coś do nas strzela. Gdzie teraz? Tam. A tu. O Jezu, to jest... No to jak ja mam to przejechać tu? No tutaj jeszcze okej, rozumiem, jak to przejechać. Ale tam potem jest takie coś, że trzeba wjechać rowerem w piły. Pamiętacie to? Czy w te... Jezus. O tutaj.
Okej, to chyba łatwiejsze coś zrobili, bo pamiętam, że wtedy tu były też miny. A nie, to tutaj były te miny. No i jak ja tutaj mam niby to zrobić? Widzisz, że oni... No nie, przede mną jest mina. No właśnie! To jest nierealne i teraz od nowa muszę wszystko robić, pamiętam. Coś czuję, że tego się nie da zrobić. Tak bez kapi coś czuję, że tego się nie da zrobić, bo tam... Tam są te miny wszędzie i no takim wielkim bykiem, układem, to ja nie przejadę po tych minach. Tutaj jeszcze spoczko, nie? Bo tutaj sobie zeskoczę. Prawie mi wyszło. Zmień kamerkę do przodu. Tak powolutku trzeba po prostu sobie podjechać. Pięknie. No ale tutaj to już jest istny hardcore. Zobaczcie. Tutaj są wszędzie miny. Już może z tej strony nie będzie. Nie wiem, co się stało, ale chyba wybuchłem wszystkie miny, jakie były. Patrzcie, wybuchłem wszystkie miny. No i to, to ja rozumiem, kurde, tylko żeby teraz nie wtopić, proszę. Gdzie to mnie wyrzuciło? To już jest koniec, dobra, spoko, ty. Nie. Myślałem, że umrę, myślałem, że spadnę na plecy i umrę. Znowu oplę mikrofon. Co się dzieje ze mną, dzieje? Co się ze mną dzieje? Kolejna... Ta, no pamiętam, że kiedyś to było naprawdę dla mnie bardzo trudne. To było Full Moon Madness. I ostatnią mapką, którą możemy zrobić, to właśnie ta ostatnia mapka Happy Valley. I zobaczcie, teraz w 16 minut zrobiliśmy wszystkie mapki. A wtedy w 4 odcinki. To się nazywa, kurde, zarabianie pieniążków. Dobra, spróbujemy. To jest chyba ta mapka, w której... nie wiem, w sumie, co to jest za mapka. To jest ta mapka, w której trzeba jechać po dachu. Nie. Co ja? Co tutaj mam robić? Czy tu nic się nie robi? Czy to jest takie po prostu, co można sobie pojeździć? No bo tu nie ma żadnego celu. Wiecie, to jest chyba taki po prostu otwarty świat. Tak? Prawdopodobnie tak, więc... O Jezu, pad mi prawie spadł. Change track. Happy Valley. A, bo to jest takie właśnie, to jest sandbox, a to było to ostatnio, ale tutaj nie da się zrobić tego ATV, więc skończyliśmy wszystkie mapki, które można było zrobić, powtórzyć. Są też mapki tylko dla ATV, jak widzicie, jedna, dwie, trzy, no więc spoko. Te wszystkie mapki przejdziemy w następnym odcinku Earlem i Jimem, więc będzie fajnie, raczej... Pewnie będą dwa odcinki z tych rzeczy. Mam nadzieję, że wam się spodobał powrót do korzeni, z powrót do Guts and Glory. Było bardzo fajnie, bardzo fajny jest Earl. Dużo lepiej mi się nie jeździ niż jeździło mi się Jimem i Johnem, ale niedługo będziemy musieli także do nich wrócić. Może ogólnie poprawili fizykę jazdy. Byłoby świetnie. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa. Let's go, ba ba ba.